psychologia po raz pierwszy na Uniwersytecie Zielonogórskim i na ziemi lubórskiej. Bardzo interesująca oferta, rozwijająca dla osób z pasją. Studia z zakresu psychologii dają wiele możliwości rozwoju, a więc zarówno w zakresie diagnozy, w zakresie wspierania czy pomocy innym potrzebującym, ale także dają możliwości rozwoju osobistego, a więc są otwarte na potrzeby tych osób, które pragną się rozwijać, które pragną ubogacać własny rozwój, ale także ubogacać, podnosić jakość relacji z innymi. Osoby, które zdecydują się studiować psychologię, będą mogły potem nauczyć się różnych form psychoterapii, tak żeby pomóc drugiej osobie. Może być to psychoterapia poznawcza, behawioralna, psychodynamiczna, czy też systemowa, która mówi nam o tym, że ważne są relacje międzyludzkie. Ta praca daje naprawdę dużo satysfakcji osobistej, ale też satysfakcji z faktu, że pomogło się innym ludziom w rozwiązaniu ich problemów. Te możliwości natychmiast przekładają się na możliwości zatrudnienia. To generuje duży wachlarz możliwości zatrudnienia, począwszy od mediów, przez system edukacji, system zdrowia, na sądownictwie na przykład kończąc.